Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lex i w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją prawdziwą, bez żadnego ustawiania, wieczorną rutynę. Więc tak, ja właśnie dosłownie 13 sekund temu, okej, może 18, weszłam do mieszkania, jestem świeżo po treningu, jestem bardzo, bardzo zmęczona i teraz powinnam wziąć prysznic, ale nie chcę mi się brać tego prysznica jeszcze, więc położę się na kanapie, right there, tam gdzie ten koc czeka i będę sobie przeglądać TikToki przez najbliższe 20 minut, więc no, serio, chcę wam pokazać mój szczery, taki zwykły wieczór, co ja robię, jak to wygląda. Dzisiaj jakoś mocno się nie spłuciłam na treningu, chociaż zostałam w od Adama. O, ta kanapa jest tak wygodna. Dobra, ja zazwyczaj puszczam sobie YouTube'a w tle, patrzę co u innych. Widzę, że Verso wrzuciła, co dalej z logo. Nitro przegląda internet. A, fun fact, dzisiaj pierwszy raz widziałam Natsu na treningu, czyli też wróciła. I tak śmiesznie, tak jakoś dziwnie. Dziwnie ją widzieć w tej sali, bo ona, bo ta sala i ona kojarzy mi się raczej. Wiecie, jak ja się przygotowywałam do walki i widziałam ją, to w moich oczach to był wróg. Znaczy, może, tak, wróg. Ja na nią patrzyłam, wiecie, tak, okej. Scan, wróg. A teraz, czemu ty śmierdzisz? Dobra, czyli w tle po cichu będzie leciało Verso. A ja w międzyczasie zrobię szybki przegląd TikToka i Instagrama. Hi, it's still me. Ja dalej leżę na kanapie. Nie wiem ile minęło. Chyba jakieś 40 minut. W międzyczasie zamówiłam sobie żarcie, McDonald's. Zamówiłam coś nowego, żeby spróbować na odcinku, bo w sumie jestem ciekawa, co, jak to smakuje, jakaś wrak, Cezar, coś takiego. Nie wiem, w każdym razie szybka analiza, co my dzisiaj wieczorem musimy zrobić. Wykąpać się, posprzątać mieszkanie, uruchomić nowy odkurzacz. Słuchajcie, ja kupiłam wczoraj odkurzacz za 2000 zł. First of all, strasznie szkoda mi tych pieniędzy było. Nie wiem, czy ja już jestem... Oh my gosh, ja już jestem dorosła. Ja już wydaję pieniądze na takie rzeczy, odkurzacze i jakieś takie domo... Anyway, odkurzaj, to jest ten, co zapieprza sam po chacie, ale ja nie wiem, czy to był dobry zakup. Ja mam bardzo duży problem z włosami w mieszkaniu. Moich kotów, moich szczurów, w ogóle Frankie, on strasznie dużo włosów gubi, wszędzie mam włosy. Więc mam nadzieję, że ten odkurzacz coś pomoże. Poczytać coś religijnego, albo posłuchać coś religijnego. Rozpisać filmy, o matko, to jest najważniejsze dzisiaj. Muszę rozpisać filmy na przyszły, na ten tydzień, bo jest rozpiernicz. W sensie w ogóle nie mam grafiku, w ogóle nie wiem, co się dzieje, jest źle, a muszę zrobić zapas, bo 28 gdzieś lecę na kilka dni. Głowę boli, bo jestem głodna. Ja ogólnie mam, nie wiem, co się dzieje. Ja jem po jeden posiłek dziennie. Jest 21 dokładnie, a ja zjadłam dzisiaj kurczak z ryżem tylko. I wodę piłam. Ja pierwsze wiem, co jeszcze chciałam zrobić. Chciałam pogadać do was na Instastory. Muszę z wami pogadać, bo dzisiaj mija dokładnie miesiąc, od kiedy robimy z Marcinem daily. I myśmy z Marcinem ustalili na początku daily, że będziemy się wspierać przez pierwszy miesiąc, żeby nie było przypału, że odpadniemy w przeciągu pierwszego miesiącu, że co to w ogóle ma być za daily. Po pierwsze, inni youtuberzy z nas by się śmieli, bo i tak inni youtuberzy już bardzo z nas wątpili, jak myśmy zaczynali te daily. Nie dziwię się. Dzisiaj mija ten miesiąc i od dzisiaj zaczyna się rywalizacja. Taka rywalizacja, okej? On musi odpaść, ja nie mogę odpaść. I czy będą dozwolone jakieś nieczyste ruchy? No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie od dzisiaj it's war, Marcin. Więc muszę z wami o tym pogadać na Instastory. Może zrobię live'a. W każdym razie, okej. Teraz pokażę wam kulisy robienia live'ów u Lexi. Okej, więc właśnie wpadłam na pomysł zrobienia live'a, po prostu biorę telefon i... Powinnam ubrać coś innego, bo oni będą wiedzieć, że jestem po treningu i że się nie umyłam. Dobra, dobra, czyli biorę pierwszą lepszą bluzę. A może sweter? Nie, bluzę. Ubierzemy tą brązową bluzę z Local Heroes. Ha? Ja, no, ale mam syf w mieszkaniu i to nie jest mój syf, tylko moich gości, którzy przychodzą i bezczelnie sobie zostawiają śmieci w moim mieszkaniu, jakby to było ich mieszkanie. Co to w ogóle ma być?
Serio, mam pełno śmieci moich znajomych. Czy mi się chce gadać? Czy są jakieś tematy, które ja nie chcę poruszać? Bo ja zawsze muszę zrobić szybką analizę. What's the vibe? Mhm. Czy są tematy, które pewnie się pojawią? Okej. To. Attention whore. On uwielbia kamerę. Mam nadzieję, że moje żarcie zaraz przyjdzie. Dobra, czekajcie. Widzieliście to? To moje żarcie! Ja pierniczy wyglądam, jakbym już z dżungli uciekła. Bo wiecie, co się stało? Wyprostowałam cały łeb, co trwało dzisiaj pół godziny. I odtąd mi się spociła głowa i zrobiły mi się kręcone włosy, więc teraz to tak dziwnie stoi. 3, 2, 1. Action. Zawsze jest mi zręcznie z początku. Ja po prostu... O, ten ziomek jest. Hi guys. Hi guys, it's me, Lexi. I to się nazywa niedobry wstęp. Taki... the fuck. O matko, która jest godzina? Jest 23:44, a ja z mojej listy zrobiłam... dwie rzeczy? Zostało mi 5. Ogarnę szybko mieszkanie. Pokażę wam teraz przed, jak wygląda. Ten koc może tu być. To muszę gdzieś schować. Tak jak mówiłam wam, śmieci moich znajomych. Tutaj ktoś zostawił kolę, ktoś zostawił wodę, ktoś zostawił chipsy. Tutaj nieotwarta paczka chipsów, dziękuję. To jest moje z treningu. To muszę wszystko pochować, wyrzucić, posprzątać to, pranie zmienić. O, to jest moje żarcie. No, więc muszę posprzątać teraz szybko i wtedy ogarniemy ten odkurzacz, żeby on pojechał i posprzątał. Bo patrzcie, co moje koty robią! To robi Diego, on wchodzi i on sobie kopie. Nie wiem, co sobie myśli. Ja to szybko wszystko posprzątam i zaraz do was wracam. Najlepsza rzecz w mieszkaniu samemu to jest to, że w sumie jak mieszkasz z kimś, to też możesz przecież mieć świeczki. Nie wiem, w każdym razie ja bardzo ostatnio polubiłam świeczki. One wtedy dają mi taki fajny, homey vibe. To jest świeczka, która pachnie jak wypieki świąteczne, w sensie tak mi się kojarzy, cynamonowe takie... My precious. Tej na razie zapalamy i to też. O matko, to ja mam Zara Home. Mua. To jest zapach... like cotton. Najlepszy zapach ever. Fancy ass odkurzacz i mam nadzieję, że on będzie się sprawdzał. To jest ten, co zapieprza sam po mieszkaniu. Co? Error charging? Być... ale ma 100%. Dobra, lecimy. Okej. Dobra, więc jest już 1:13, trochę późno. Ja zrobiłam już pranie, w ogóle koty mi szczają, w sensie Franek chyba szcza, nie wiem, obszczął mi brudne pranie i teraz się pierze, no nie wiem, zobaczymy, czy ten smród zejdzie. W każdym razie ściągnęłam stare pranie, zawiesiłam nowe i włożyłam nowe. Więc pranie zrobione, teraz zostały mi jeszcze dwie rzeczy, czyli rozplanowanie filmów i przeczytanie czegoś religijnego i wtedy mogę iść spać. Więc zabieramy się za rozplanowanie. Ja wam pokażę teraz, jak wygląda mój system raz w tygodniu, na początku tygodnia, czyli poniedziałek. Dzisiaj akurat jest wtorek, bo wczoraj byłam zajęta wieczorem. Siadam i robię taki research, burzę mózgów sama ze sobą i zapisuję sobie wszystko na przyszły tydzień, więc tak też teraz zrobimy. Zapraszam. Patrzcie, jaki fajny zeszyt w ogóle mam od Marcina. Fancy, mały książę. I patrzcie, to jest najlepsze. To on mi kupił w Wenecji, jak był. Patrzcie, jaki fancy bookmark! Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Patrzcie, ale jest metalowe. Looks like some Harry Potter type shit. To jest kalendarz, który mamy 20 Wednesday. October 20. Więc ja z początku robię tak, że odwiedzam, po prostu patrzę na YouTubie. Fajne filmiki u moich ulubionych YouTuberów. Can I help you? Czy ja chcę nagrać coś takiego? Tak średnio. Lecimy dalej. Ej, jak na razie nie mam kompletnie nic. Muszę zajrzeć do moich
pomysłów osobistych. Czy ja chcę to nagrać? Zapiszę to. Będę starać się robić tak, że jeden odcinek taki chodzony, że tak powiem, a drugi odcinek nagrywam statyczny, więc jutro nagram jeden chodzony, a statyczny to będzie... Nie. Dobra, czyli jutro nagram to, te dwa odcinki. Dobra, czwartek. Ej, już jestem tak zmęczona, nic, żadne mi pomysły nie przychodzą do głowy. W ogóle kreatywność zero. Motywacja 13%. No, to nie był dobry pomysł, żeby to zwlekać do pierwszej w nocy. Ja pierniczę, jak na razie mam rozplanowany tylko jutrzejszy dzień. Dobra, więc mi kamera padła, w sensie nie mam miejsca już na karcie i nie mogę usunąć żadnego materiału, przecież niczego, więc teraz nagrywam z telefonu. W każdym razie rozpisałam sobie mniej więcej odcinki na ten tydzień. Teraz przeczytam albo posłucham sobie czegoś religijnego. Ja ogólnie ostatnio mam trochę... kryzys, że tak powiem, w mojej relacji z Panem Bogiem i czuję się okropnie z tym. Strasznie tęsknię po prostu za tym czasem, jak ja... No, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. W każdym razie, no, pogorszyła mi się bardzo relacja z Panem Bogiem. Nie wiem nawet jak to naprawić, nie wiem, wydaje mi się, że przez to, że ja nie mam tutaj w Warszawie z kim rozwijać tego, nie mam z kim pogadać o Panu Bogu, nie wiem, jakoś w kościele też przez to, że ja co niedzielę chodzę sobie do innego kościoła, nie mam też takiej jakby wspólnoty, nie wiem, jakoś po prostu pogubiłam się z tym wszystkim i muszę wrócić na dobrą drogę, bo relacja z Panem Bogiem dla mnie jest na pierwszym miejscu, zdecydowanie na pierwszym miejscu i w ogóle wydaje mi się, że Pan Bóg dał mi to wszystko, to co mi dał, czyli tą pozycję w internecie, też żebym ja może przyprowadziła trochę młodzieży do właśnie Pana Boga, ale jak ja mam przyprowadzić więcej osób, jak ja sama jestem pogubiona, ja muszę siebie doprowadzić do ładu i wtedy podziałać też z wami, no bo nie wydaje mi się, że ja tutaj jestem przypadkowo. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, no nie wiem, szczególnie jeśli ktoś nie jest religijną osobą, to ty pewnie nie masz pojęcia, o czym ja mówię, ani jakie to jest uczucie. Ale no, po prostu muszę coś zmienić. Jak masz Pana Boga na pierwszym miejscu, to wszystko inne się układa, wszystko inne jest na swoim miejscu. Ktoś mi jakiś czas temu podesłał taki kanał. Ja wam jeszcze go nie polecam, bo sama dopiero jedno kazanie wysłuchałam, ale jest taki ksiądz, który codziennie dodaje kazania. Mój plan na najbliższy czas, w sensie chcę podjąć po prostu jakieś kroki w kierunku Pana Boga i pierwsze właśnie moje kroki to będzie, spróbuję codziennie słuchać tych kazań. One są krótkie, tam 10-15 minut, więc mam nadzieję, że to pomoże, że czegoś fajnego posłucham. Jeśli wy macie może coś do polecenia, coś, co ja mogłabym słuchać, coś, co pomogłoby mi rozwinąć moją wiarę i zbliżyć się do Pana Boga znowu, to proszę polećcie mi w komentarzu. Cokolwiek, jakieś właśnie filmiki na YouTubie, jakieś książki, jakieś, nie wiem, wywiady, podcasty, nawet jakieś piosenki, nie wiem, cokolwiek. I potem ja też, jak coś będzie fajnego, to będę mogła wam polecić. Dobra, więc ja się zabieram za słuchanie dzisiejszego kazania i będę się z wami już tutaj chyba żegnać, bo potem po prostu pójdę umyć się i spać. Jeszcze pomodlić się i spać. Pożegnam się z wami już tutaj. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki odcinek. Widzimy się jutro, bo co jest daily. I love you guys so much. Bye!